łowca mebli stylowych i jego pasje. Najlepiej i najbezpieczniej jest zobaczyć monetę przed kupnem. Trzeba wtedy spotkać się ze sprzedającym. Hasło żniwiarka. Odzew, pochodnia i róg. Zawsze takie spotkanie jest niebezpieczne. Grozi śmiercią. Można zostać okradzionym, oskubanym, pogrzebanym. Tym razem przeżyłem i kupiłem tę monetę. Zapraszam na rozpakowanko. Thank you.
zaczynam systematycznie uzupełniać albumy z monetami drugiej RP oraz 2 złote Nordic Gold. Po I wojnie światowej od razu była wojna z Rosją i tak naprawdę dopiero po 20 roku nastały czasy pokoju. W kraju były ogromne zniszczenia i bałagan, bo trzeba było budować nowe państwo z połączonych 3 zaborów, w których wszystko było odmienne i oczywiście systemy pieniądza. Jeszcze w 1916 roku Cesarstwo Niemieckie wprowadziło markę polską i tę walutę przyjęło odrodzone państwo polskie. Waluta ta obowiązywała do 1924 roku, kiedy to po powojennej hiperinflacji marki zastąpiono własną walutą złoty polski. Mennica warszawska nie wybijała monet od ponad pół wieku, a w 1907 roku budynek rozebrano pod przyszły bank rosyjski. Także na początku bito monety za granicą, a pomimo powstania w 1924 roku mennicy na warszawskiej Pradze, zdolności produkcyjne były zbyt małe i często w okresie międzywojennym wspomagano się mennicami zagranicznymi. Po raz pierwszy wprowadzono system podziału złotówki na 100 grosze, bo wcześniej były różne stosunki, a najczęściej w złotym było 30 groszy, aczkolwiek złoty był ze złota, a grosz ze srebra. Ówczesne przedwojenne monety groszowe były z metali kolorowych, niklu, złotowe w srebrze, niklu i jedna w złocie. Moje teraz kupione grosze są datowane na 1923 rok. Wszystkie monety międzywojenne o nominale 1, 2, 5 groszy były wybijane w brązie. Jedynie 2 i 5 groszy z 1923 roku, które to pokazuje, były z mosiądzu. Natomiast 10, 20, 50 groszy z niklu, których nakład był przeogromny, 10 groszy 100 milionów, 20 groszy 150 milionów i 50 groszy 100 milionów, co wystarczyło aż do II wojny. Monety groszowe były niezmieniane i wycofane dopiero w 1950 roku. Ciekawostka jest z godłem zaprojektowanym przez Wojciecha Jastrzębskiego. W 1927 roku wprowadzono nowe godło z orłem, który obowiązuje do dziś, pomimo że za PRL-u zdjęto mu koronę. 10, 20, 50 groszy były bite w tak dużej ilości, że zostawiono je w obiegu i nie wybijano z nowym orłem. Natomiast 1, 2, 5 groszy były dobijane po wprowadzeniu nowego orła, ale nie zmieniono wzoru od 1923 roku. Także istniały w latach 30. 2 orły na monetach. Pierwsza moneta srebrna, 1 złotych, z 1924 roku. Monetę bito w srebrze, próby 750, na krążku o średnicy 23 mm, masy 5 gramów. W 1927 roku zastąpiono ją monetą niklową, a ostatecznie wycofano w 1932 roku. Awers. W centralnym punkcie umieszczono godło orła w koronie. Poniżej rok emisji, dookoła napis Rzeczpospolita Polska oraz znak mennicy. Róg obfitości z lewej,
pochodnia z prawej strony daty w przypadku mennicy w Paryżu. Rewers. Na tej stronie monety znajduje się półpostać kobiety z warkoczem na tle kłosów oraz cyfra 1 i napis złoty. Projektant Tadeusz Breyer i Edmund Bartłomiejczyk, projekt Orła. Przy okazji tej monety pokażę Państwu, jak działa przelicznik wartości kruszców w monetach. W moim organizerze odnajdujemy tę monetę. Rocznik 1924, 1 zł i opis monety. Próba 750, 25 mm, 5 gram. Wpisuję tutaj w tę rubrykę cenę, za ile kupiłem. 490 zł. I przechodzimy do obliczenia. Aby obliczyć aktualną na dzień wartość, zawartość kruszcu, musimy tutaj pouzupełniać dane. Klikamy w ten link i wyświetla nam się tutaj wartość, cena srebra spot na dzień dzisiejszy. W tę rubrykę to wpisujemy 24,91 dolara. W następnej rubryce klikamy ponownie, wyświetla nam się wartość dolara na dzień dzisiejszy 4,2703 zł. I tutaj na dole wyświetla nam się, ile kosztuje 1 uncja srebra, a tutaj ile kosztuje 1 gram. Na dzień dzisiejszy 3,42 zł. Jako że moneta waży 5 gram, próba 750, więc jest w niej czystego srebra 3,75 gramy, wartość tego srebra po cenie spot, czyli cenie giełdowej, to jest 12,83 zł. Ja zapłaciłem 490 zł, czyli nadpłaciłem 477,17 zł, co stanowi 3720% ponad cenę kruszcu. Oczywiście tańsze monety, jeżeli bym ją kupił, załóżmy za 50 zł, oj, nie w tym oczku, wróć, cofnij, w tym oczku, za 50 zł, proszę bardzo, to wtedy byłoby, że nadpłaciłem 289%. Oczywiście nie mam zamiaru oddawać tej monety na złom, bo ważna jest wartość kolekcjonerska, a to jest, tak jak wspominałem, pierwsza polska srebrna moneta drugiej RP. I jeszcze dwie monety do kolekcji monet dwuzłotowych z 1995 roku, 100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich oraz Pałac Królewski w Łazienkach. Ciekawostką jest to, że monety te miały te same parametry jak monety wycofane przed denominacją i były bite w miedzioniklu. Są bardziej unikatowe, dlatego droższe. Kupiłem je powyżej 100 zł. Natomiast późniejsze z Nordic Gold, bite od 1996 roku, w większości poza kilkoma przypadkami można kupić po 5 zł. A teraz unboxing, czyli zapakowanko.
się nie podobało, nie dawaj łapki w górę. Nie subskrybuj, a tym bardziej nie zaznaczaj dzwoneczka.